Dobra! Koniec! Siemaneczko, Krzychu. Witam serdecznie. Nie wiem, czy ty wiesz, co tutaj się w ogóle za chwilę będzie działo, no. Słuchaj, patrząc po scenarii, mogę się domyślić. Możesz się domyślić, ale po pierwszym odcinku ja już mogę stwierdzić, że było wtedy naprawdę grubo. Jesteśmy na złomowisku, Olmet, bardzo dziękujemy za ugoszczenie nas i będziemy robić tak, jak no, napisy na maskach wskazują. Bitwę gruzów, Golf 4 i Mercedes A-klasa. Mercedes A-klasa, który słynie z tego, że to jest auto, które lubi dachować. Ja w ostatnim odcinku już zdążyłem przeżyć dachowanie. Strzelamy do obydwu samochodów ceny ubezpieczeń. Kto z nas będzie bliżej, to ten ma prawo wyboru, a drugi zostaje z tym, co mu zostanie. Git? Kto pierwszy? Dawaj pierwszy. Dobra. Mercedesik A-klasa. 390 zł. Tym jeżdżą raczej dziadki, to ten pewnie będzie tańszy. To myślę, że Golfik będzie trochę droższy. No to Golfik strzelam 420. Okej. 390, 420. Dobra, to ja powiem tak. Ile powiedziałeś? 390, 420. 389. Wydaje mi się, że może być mniej. Albo dobra, powiem inaczej. 391, 40. No to tak, suma ubezpieczeń, jakby obu samochodów, to jest 930 zł. Okej. No dobra, czyli ty powiedziałeś więcej, czyli byłeś bliżej, czyli możesz wybrać furkę. Słuchaj, ja będę tutaj za Golfikiem i dzisiaj wybiorę ten pojazd. No tego się trochę bałem. Zobaczymy. Cóż, masz doświadczenie w dachowaniu, ja nie mam, więc lepiej po prostu po twojej stronie, jak zrobisz to drugi raz, jesteś bardziej doświadczony, prosta sprawa. No dobra, to teraz auto mamy wybrane. Przechodzimy na destrukcję. Ty niszczysz auto mi, ja niszczę auto tobie, a później je przerabiamy do wyścigu. Dobra. Dobra, to kto pierwszy? Chyba ja zacznę. Jest baseball, jak widać już używany. A, mamy tutaj pięknego łomika. Taki delikatny. Co tu jeszcze mamy? Pianka montażowa. Okay. To też można, myślę, coś ciekawego z tym wymyślić. Skromny kilofik, skromny młoteczek. Dwa typy petard, mój drogi. O, kojarzę, znam, ostatnio strzelałem takimi. Mocne? Mocne. Chyba się pokuszę o petard. O, a tutaj? O, czekaj, można tutaj, wiesz, rozkręcić troszeczkę, pomierzyć. Ile? 30 sekund? 30 ale to sekund. Już ten, jakby wybiorę sobie wszystko i no już dobra, zdążysz. Uwaga, miutnik ustawiony na 30 sekund. Po odliczeniu będą promienie. 3, 2, 1, start! I 30 sekund poszło. Cenne sekundy upływają bardzo szybko, petarda już, no już odpalona, drzwi zamknięte i tracimy cenne sekundy na to, aby petarda wybuchła. Czy to jest dobry pomysł? Już się dymi. O, zadymiło się w środku, ale nic nie zostało rozpalone. O, już mam po lusterku. O, już mam po szybie i po jednej jeszcze szybie. O kurde. O nie! Lusterko to jest mały problem. To żeby drugiego nie rozwaliło, pewnie rozwali. Koniec! Dobra. Jak, bardzo załamany? Sprawdźmy. Dobra, powiem tak. Nie mam lusterek, jest to malutki problem. Aczkolwiek wydaje mi się, że to co ja zrobię, bardziej ci utrudni sytuację niż mi. Wydaje mi się, że wiem, co możesz chcieć zrobić. Co, gotowy? No dobra, to 3, 2, 1, działaj. A, podobny patent. No i tego się bałem. 15 sekund zostało. 10. Ty bo kilofa nie użyjesz. 7. 6. Na piękne za to zakończenie. Poszło pół minuty. Kilo fajnie wygląda. Ale mam nadzieję, że tego mogę wyciągnąć. No nie wiem. Ja myślę, że z racji tego, że A-klasa już jest skrzywdzona przez fabrykę, wybieram Golfa.
No to co? Teraz zasady myślę, że znane, nie? Mamy godzinkę, jedna i druga drużyna. Robimy co możemy. Coś tam się modyfikujemy. Niepowodzenia. No niepowodzenia, dokładnie tak. Sąsiad, nieważne, że ja nie wygram, ważne, żeby sąsiad nie wygrał. No to ja pierwsze to sprzątam, bo trochę lipa. Tu już nam troszeczkę odpadło, części masa została zrzucona. Kurde, też mogę mu sobie rozwalić. Jak się Volkswagena demontuje siedzenia? No. To zaraz ci pokażę. Dobra. Więcej nie masz co zamiatać. Walczymy o każdy kilogram. Znaleziony. Mamy taki plan. Tylko cicho. Żeby spuścić im na maskę te opony. Może się uda. Mam gaśnicę. Przyciówkę do gaśnicy. O, elegancja. Razu, ale ty niziutki jesteś może. No. Podstaweczka pod siedzenie? Nigdy nie potrzebowałem, więc myślę, że się nie przyda. Oh yeah. Jak to wszystko łatwo się demontuje? Volkswagen! Tu? No ciekawe. W ten sposób myślałem, nie? I zwalniasz, a one sobie jeżdżają. Dobra, teraz jest już na gitara. Sprawdźmy jeszcze, czy to faktycznie działa. Ogólnie chcieliśmy zrobić taką fajną rzecz, że montujemy gaśnicę z tyłu i po pociągnięciu sznureczkiem ona po prostu uwalnia swoją zawartość, sprawiając, że przeciwnik nic nie widzi, ale nie ma gaśnicy. Ja lecę szukać gaśnicy, muszę znaleźć. Widziałem jedną zgniecioną, ale ona już raczej nie będzie działać. O, panie kolego. Witam serdecznie. Tego właśnie szukałem. Całe złoże. Tak się składa, że może uda się wykorzystać nawet nie jedną gaśnicę. Zobaczcie, co tutaj jeszcze jest widoczne. Nieopodal. Druga wanna gaśnic. Te są trochę większe. Ta jest zajebista. Podłączam gaśnicę. W razie czego? Jakby się Kielce paliły. Przecież tutaj... A, no właśnie, dobra. To będzie system odbezpieczania. Czyli puścimy sobie tędy. Wsiadasz. Ciach. Naciskasz i ogień. Czwarty raz ucinam dalej za krótkie. Jak coś jest głupie, ale działa, to znacznie jest głupie. Proszę bardzo, tutaj jest innowacyjny sposób. Trzyma się, bo nie spada dzięki temu, że jest zawiązane dookoła. Aha, ja otworzę drzwi. Dobra, czekaj. Biegnie, kurwa. Tutaj trzeba to przemocować. Tak, żeby leciało centralnie na przeciwnika w tym miejscu. Dobra, mamy to. Tutaj ładnie wsiądzie. To tutaj? No tak myślałem, no. Dobra. Przeszkoda mechaniczna w postaci trzech opon. Przeszkoda optyczna w postaci gaśnicy. Przeszkoda potencjalnie wyrządzająca szkody samochodowi za nami. Czyli wielki szpikulec wychodzący z haka. I zaraz zrobimy jeszcze takie kolce wychodzące z kół, jak Maciek zrobił mi ostatnio w polówce. Ale może tym razem w końcu zadziałają. O kurwa. Nawet się trzyma jak na drugi raz spawania. Tuning wizualny też musi być. Czemu to biało na biało maluje jak to jest pilotowy? Aktualnie tuning wizualny na przykład.
Czemu tylne drzwi? A może... Rakieta. Dobra. A, dobra, jeszcze... O, i na złom! Iron Man. W ogóle ciekawostka, jakby ten napis z tyłu Diesel Power dałem tutaj nie bez przyczyny, bo chciałem podkreślić wyjątkowość tego samochodu, no bo to jest jedyny diesel, jakiego tutaj w ogóle mamy. Zobaczymy, jak się sprawdzi diesel, duży moment obrotowy. Teoretycznie do jazdy w terenie to ma być git. Ale czy do wrak rejsa również? Ale koło fortuny na dachu, gaśnica, która pozwoli zasłonić wzrok przeciwnikowi. No i coś, na co najbardziej czekam, czyli wypuszczenie tego wielkiego kołowrotka, który pierdzieli się prosto wśród samochodu, niszcząc interkuler w pięknym Mercedesie A-klasy. No i elegancko. Plan zrealizowany. Nie było planu, ale zrealizowany. Dużego doświadczenia w rag race'ach nie mam, uczestniczyłem w jednym, ale wygrałem, więc... Widzę tutaj podobne pomysły. Czemu tutaj są jakieś niecenzuralne rzeczy? Kurwa, kwasami. Co oni tu zrobili w ogóle? Jak to wygląda? Dobrze, że ten, kształki mają, żeby wiedziało, gdzie koło lecieć. O, widzisz, to jest to? Czego nam brakuje. Dobrze, dobrze. Podjedziesz do przodu, skręcisz i to zaraz wyrwiesz. Ale mają, patrz, i oczywiście zgapiają. Mają wystający hak. O, i mój patent z ostatniego odcinka. Za długie rurki, to już jest błąd. A to kółko! Od Romero! Tylko czemu mi te drzwi wywalili? Czemu Krzychu pomalował auto w penisy? To nie jest poczciwe. Ale redukcja masy poszła grubo, deska rozebrana. Nie, bez lipy. Myślę, że nie masz się czego obawiać. To jest zdrowie. A, o skubańce, dobre, na pasie bezpieczeństwa. O kurde, ale tego możesz nie przeżyć. Widuję do ziemniaków na dachu. Diesel Power, no nie no, najbardziej boję się tego, bo to jak się... Chociaż czekaj, to jest wysoko, to jest za wysoko. Słuchaj, masz Golfa, masz 2 litry, no to ma taką turbodziurę, że czarna dziura nawet tego nie wciągnie. Czekaj, ja się nie muszę tego obawiać, przecież ja będę zawsze z przodu. No właśnie. No. Jak byście tą klapę tak do środka? Siłą. Dobrze to wygląda. Jak ci się podoba koło czasoprzestrzenne? O czym mówisz? Od kole czasoprzestrzennym. Dobra, no to lecimy i będziemy się ścigać. Mam nadzieję, że bez dachowanka. No to Golf i Mercedes czekają na start do wyścigu, który dla jednego z nich będzie ostatnią przejażdżką w historii. Znowu będziemy się ścigać na torze Wrak Race Silesia i do zrobienia będziemy mieć 3 kółka. Pierwszy na mecie oczywiście wygrywa. Nie ma adrenalinki? Na razie jeszcze nie, ale jak siądę za kółko, no to pewnie ja się pojawi. Ja powiem ci, że już mam. Bo widzisz, bo ty masz przed doświadczenia, a ja nie miałem jeszcze. Znaczy miałem, ale to takie, wiesz, tak pojeździliśmy trochę. Znaczy teraz może się jeszcze dodatkowo stresuję, bo wiem, co było ostatnio. No. No dobra, no to chyba nie pozostaje nam nic innego, jak pakować się do bolidów i lecieć. No, no tak. Tutaj ten, basy ustawione, radyjko gra. Ja wam jeszcze tylko przypomnę, że te ceny, które podaliśmy tych ubezpieczeń, możecie sobie jeszcze równie dobrze od nich odjąć 150 zł, bo Rankomat ma taką właśnie promkę. Wystarczy, że skorzystacie z linku w opisie oraz kodu WWIT150 i w ten oto sposób wasze ubezpieczenie tak naprawdę będzie dla was tańsze o 150 zł. Aj, lepiej się zebrał, lepiej się zebrał. Gdyby po zewnętrznej... Poszli, o, zepsuło mu się ten! No, skurwymy! Dobre! Dobre! O kurde! O kurde!
Łeb, łeb! Łeb, łeb! Został! O nie! Wyprzedził mnie! O kurwa, ale już się słonił! Mam nadzieję, że nie straciłem chłodnicy! Ale mam wrażenie, że ten Mercedes nie ma mocy! Kurde! Przegram! Śmierdzi coś strasznie! Mam wrażenie, że coś poszło nie tak w tym samochodzie! Gałka mi odpadła od zmiany biegu! Oho! Coś poszło nie tak! Coś poszło nie tak, bo świeci mi się kontrolka oleju! O nie, kontrolka na oleju! Pierwszy taki poważny drag race w moim wykonaniu. Nie do końca wiedziałem, na ile mogę sobie pozwolić, ale jak wyskoczyłem na tych trzech garbach tam, chyba na pierwszym albo drugim okrążeniu i prawdopodobnie wtedy rozwaliłem miskę, stwierdziłem, że jednak nie będę tak szybko wchodził w te zakręty i tam jechał, tak? No i cóż, próbowałem też odpalić troszeczkę pirotechniki, odpalić tą wielki walec, który był z tyłu, ale niestety nie udało mi się. No i właśnie przy próbie, kiedy próbowałem nacisnąć to, a później gaśnicę, wyprzedziłeś mnie i później ciężko było dojść. Ale zadowolony, dobrze się bawiłeś generalnie? Bawiłem się naprawdę genialnie, ale wiem, że jakbym pojechał teraz drugi raz, to na pewno nie odpuszczałbym tak w niektórych miejscach i skupiłbym się, żeby jednak puścić, wiesz, te gaśnice wszystkie do zera i obywalić i tak dalej. No to co, no to najważniejsza chyba dobra zabawa. Ale zabawa była, tak. Fajnie, że się podobało. No Golfik no niestety nie przeżył, za chwilę tutaj myślę, że panowie mechanicy się dobiorą, żeby jeszcze bez oleju dokończyć jego żywot, a my później, jak już się tutaj pożegnamy z Krzychem, jeszcze bierzemy to auto na złomowisko i tam zobaczycie absolutną i ostateczną destrukcję Golfa. Maciek się już nie może doczekać. To ponownie. Jedziemy! Pali ramfelgi na oponie, aż się dymiło od tarcia. No to co, zaskoczenie, Mercedesik jakimś cudem wygrał, przegrał Golfik. No także Golfa czeka wiadomy los na złomowisku w Olmecie, tak jak zwykle działamy tutaj. No i co moi drodzy, ja Was jeszcze zapraszam, żebyście wpadli na nasz luźny kanał vlogowy WWIT na luzie, gdzie zobaczycie trochę akcji backstage'owych stąd, co się tutaj działo z Krzychem, jakie były akcje, jak to wszystko nagrywaliśmy. No a Golfik z dwulitrowym motorem w tym momencie leci i umiera. No to co? Golfik w powietrzu, karuzela na dzielne zakończenie żywota tego niemieckiego autka. Żegnamy się z Wami. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.